co a propos Krzysztofa Stanowskiego, kiedyś z maili Dworczyka wyszło, że jego kanał sportowy i on ma dać PiS-owi czas na wyczyszczenie afery premiowej. To jest, nie wiem czy wiesz, na Mistrzostwach Świata premier obiecał naszych piłkarzom 50 milionów złotych. I z maili ministra Dworczyka wyszło, że właśnie Krzysztof Stanowski jest tym takim PiS-owskim człowiekiem, który ma trochę ten temat w przestrzeni medialnej wyczyścić, więc być może teraz, jako że Robert swoim wywiadem, mówiąc o tej niemoralnej propozycji, naraził się opcji rządzącej, to może znowu skierowano to do Krzysztofa Stanowskiego, żeby załatwił robotę i zszargał, czy zdyskredytował nazwisko Roberta Lewandowskiego. Czyli swoje wypowiedzi rozumiem, że między tobą a Krzysztofem Stanowskim nie ma dobrej krwi? Nie, zdecydowanie nie znamy się na szczęście i pewnie się nigdy nie poznamy. Ja nie szanuję takich ludzi, nie cenię ich. Dziwię się, że na przykład Krzysztof Stanowski nie wypowiada się na temat tej bulwersującej premii, która zatruła całą reprezentację.